Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest rzecz o Prawie. Moim gościem jest Magdalena Bojańczyk, ekspert rynku usług prawnych. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. No i porozmawiamy o kadrach dla kancelarii prawniczych. Zacznijmy może od młodych prawników, No ich jest na rynek przybywa ciągle, bardzo, 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 bardzo dużo. Czy coś się zmienia, jeśli chodzi o ich sytuację? Jakim jest, jaka jest. Czy mają trudność w wejściu do. Kancelarii do kancelarii w ogóle? No na pewno. To myślę, że trudność to jest nie tylko w zawodzie prawniczym, ale w każdym zawodzie, bo to jest początek po prostu takie, takie zderzenie z karierą profesjonalną versus to, co uczono nas na studiach. Mhm. Myślę, że łatwością dla niektórych kandydatów jest to, że ci, którzy już mają jakąś praktykę na koncie, no to kancelarie prawne rzeczywiście potrzebują takich ludzi wciąż i tutaj z kolei widzimy niedosyt talentów na rynku, co znaczy warto mieć staż wcześniej. Zrobić. Dokładnie tak, mhm. warto mieć staż, warto się rozwijać już na studiach, a nie przeżyć studia, a następnie zastanawiać się, co z karierą. Tylko mhm. to też jest pewnie pytanie o cele konkretne danego człowieka, bo być może ktoś widzi karierę prawniczą jako satysfakcję życiową i zawodową. A ktoś zupełnie nie, więc tutaj powinniśmy jeszcze zrobić kropkę, dużo wcześniej zastanowić się, czy zawód prawniczy jest rzeczywiście tym, który chcielibyśmy wykonywać w przyszłości. Ale łatwiej jest, no bo jeżeli popatrzymy na rynek w ogóle, no to mamy w tej chwili rynek nie pracodawcy, a pracownika. To pracownicy tak dyktują warunki, a pracodawcy muszą się do nich dostosować. Czy tak jest też w przypadku usług prawnych, rynku usług prawnych? Myślę, że łatwiej dostać się to jest na pewno. Ponieważ no, to są zwykłe prawa rynku. Jeżeli jest za mało ludzi, a za duży jest popyt na, na te osoby, no, to siłą rzeczy to się w jakiś sposób no, nie do końca równoważy. Natomiast myślę, że wyzwaniem jest to, w jaki sposób się w takiej, tak jak Pan podał przykład, kancelarii utrzymać i zostać faktycznie docenionym. Więc tutaj powiedziałabym, że mm, kancelarie, przynajmniej moi klienci, na pewno z tej jakości nie schodzą. Natomiast y, pod kątem samego tego pierwszego stażu to nie są już takie oczekiwania jak kiedyś, że wszystko musiało być na absolutnie poziomie. Teraz mamy już jakąś tam dozę tolerancji, na przykład y, poszukujemy osoby, które mają zdecydowanie y, ugruntowaną wiedzę prawniczą. Ale na przykład, jeśli chodzi o oczekiwania co do doświadczenia zawodowego, bo pamiętam, jak kilka mhm. lat temu oczekiwało się od młodych ludzi, że już powinni mieć nie wiadomo, jakie staże na koncie, mając lat 22. Teraz na pewno staż pożądany, ale jeżeli ktoś nie ma tego stażu, to na praktyki na pewno do kancelarii mógłby się dostać. A ta ugruntowana wiedza prawnicza, co to znaczy? To znaczy, że na studiach taki kandydat przykładał uwagę do podstawowych zagadnień prawnych, czyli. Ja nawet ostatnio miałam rozmowę z partnerem z jednej z międzynarodowych kancelarii, który ma bardzo określoną specjalizację, to był akurat sektor finansowy i on powiedział, że zauważa, że młodzi prawnicy na rozmowach rekrutacyjnych podkreślają, że bardzo się interesują prawem finansowym, prawem bankowym, transakcjami największymi na rynku. To jest wszystko bardzo fajnie, to, to na pewno jeśli ktoś jest... Chciałby być specjalistą w danej dziedzinie, to zdecydowanie powinien mieć poszerzone, mhm. e, poszerzony horyzont. Natomiast to, czego brakowało u ko tego konkretnego kandydata, to podstawy wiedzy, czyli na przykład w tym przypadku KSH, mhm, czy też prawa finansowego. A jest taka sytuacja, znaczy, która jest, e, widać ją na, 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 w ogóle na rynku, że to młode pokolenie, które wchodzi na rynek, ono ma troszeczkę inne e, oczekiwania i na przykład nie chce pracować po 12 godzin no inaczej sobie to wyobrażasz swoją pracę. Czy w przypadku właśnie oferty dla, dla młodych prawników kancelarii też yy, widzą to, że to pokolenie już jest inne? Jasne. Yy, to jest bardzo dobry, znaczy chyba dotykamy punktu, że ja jednak jestem z tego starszego pokolenia, Aha. bo dla mnie praca po 12 godzin wtedy, kiedy faktycznie ma sens, to nie stanowi problemu. Powiedziałabym tak, jeżeli ktoś poczytuje rozwój prawniczy i chce być jednym z najlepszych prawników na rynku bądź też na świecie, mhm. no to musi się z tym liczyć, że to nie jest praca godzinowa, tylko to jest praca jakościowa. I będę tutaj stała na straży też troszeczkę obronienia moich klientów, pracodawców, że to nie jest tak, że partner oczekuje od danego młodego prawnika: Słuchaj, musisz siedzieć po 12 godzin. Natomiast jeżeli jest transakcja i ta transakcja jest do zamknięcia, i klient oczekuje, że w faktycznym jakimś czasie to się um, zadzieje, no to oczywiście to nie jest tak, że tylko młody prawnik siedzi, tylko siedzi cały zespół. Mhm. Stąd y, myślę, że warto byłoby powrócić do tego, co powiedziałam na początku, aby wybrać się na y, studia prawnicze, zastanowić się, czy faktycznie to jest zawód dla nas, bo może okazać się tak, że na przykład ktoś chciałby praktykować w innym systemie prawnym, na przykład w systemie common law, prawda? Gdzie mhm. faktycznie, y, na przykład podczas dużych sporów, troszeczkę więcej siedzieli na tej sali sądowej, a mniej y, pisząc dokumenty, więc może warto w tych czasach. Y, oddać się podróżom, zastanowić się i znaleźć swoją faktyczną drogę i w ten sposób znaleźć satysfakcję zawodową. Są też kliniki prawa na uniwersytetach, które, które też mogą pomóc. A proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o wynagrodzenia, czy coś się zmienia, jeśli chodzi o te stawki tych prawników, którzy wchodzą na rynek? O wynagrodzenia cały czas rosną, ale na pewno nie tylko w sektorze prawniczym, tylko generalnie na rynku. Jeżeli chodzi o Polskę, no to sytuacja gospodarcza jest w mojej ocenie coraz lepsza, co na pewno przekłada się na to, że wynagrodzenia i w sektorze prawniczym, i w każdym innym rosną. Natomiast faktycznie za tymi wyższymi oczekiwaniami, znaczy może możliwościami moich klientów do zapłacenia wynagrodzenia. Stoją konkretne oczekiwania od kandydata. Mhm. A jakie to są stawki, może pani powiedzieć? Bardzo zróżnicowane, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno w jakiś sposób postaram się nakreślić, żebyście Państwo mhm. mieli pogląd. Więc jeżeli mówimy o młodych prawnikach na stażu czyli to jest zazwyczaj pierwsza praca, czy też pierwsza z kolejnych staży, tak, tak, właśnie jeszcze nie, czyli to jest w ktoś, kto aplikacji. jest w trakcie aplikacji mhm. albo planuje wybrać się za nią, na nią wkrótce, no to takie wynagrodzenie kształtuje się powiedzmy od 2,5 tysiąca brutto w górę, no ale pamiętajmy ja rozumiem że to może być dla kogoś szokujące tak ale to jest zupełnie pierwsza praca i tutaj tak naprawdę to kancelaria inwestuje w takiego kandydata pokazując jemu chociażby to jak wygląda świat największych case'ów prawniczych mhm. czy też transakcji na rynku prawda Także mamy obraz młodego prawnika. Jeśli chodzi o prawników na aplikacji, czyli w nomenklaturze tutaj kancelaryjnej to jest junior associate, czyli młodszy prawnik, to są osoby od pierwszego roku aplikacji do trzeciego roku aplikacji przed egzaminem zawodowym, to tutaj po raz kolejny dotykamy tematu specjalizacji, a mianowicie w każdej specjalizacji te możliwości finansowe, oczekiwania kandydatów też są różne. Czyli w zespołach, które mają najwięcej pracy, Czyli zespołach transakcyjnych, na przykład transakcji nieruchomościowych, transakcji bankingowych, czy też generalnie fuzji i przejęć. Takie wynagrodzenia to jest mniej więcej od 7 tysięcy plus VAT, za chwilkę o tym powiem, mhm. w górę. Dlaczego plus VAT? Ponieważ już zawody prawnicze zazwyczaj są to zawody, no, tak jak adwokat, zawód wolny, czyli tutaj rozliczamy się w oparciu o umowę o współpracę. Tak? Czyli taki kandydat zakłada swoją działalność i wystawia fakturę mhm. miesięcznie. Po egzaminie zawodowym sytuacja wygląda następująco mniej więcej od poziomu 15 tysięcy plus VAT w górę. Tylko pamiętajmy, że um, klienci, o których ja które teraz tutaj opowiadam, to są duże, renomowane polskie kancelarie bądź kancelarie międzynarodowe. Mhm. Czyli jeśli chodzi też o ich możliwości i dostęp do klientów, to mówimy o największych tak, ich możliwości i ich finansowe możliwości też, tak. są, też są większe. Też są większe dokładnie. tak. A porozmawiajmy jeszcze o tej rekrutacji. Od strony samych kancelarii, jaki, jaki, jaki model jest popularny zatrudniania czy, 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 czy współpracy z, z, z prawnikami? Ma Pan na myśli sam etap rekrutacji? Czy? No, czy na, no, tak, znaczy, jaki model przyjmują, żeby pozyskiwać prawników? Mhm. I to jest bardzo ciekawe, bo ja szczerze wierzę w to, że rekrutacja to są przede wszystkim relacje. Abstrahując od zweryfikowania merytorycznego kandydata, czyli jego umiejętności prawniczych plus umiejętności językowych, no to powiedziałabym, że rekrutacja w świecie prawniczym, kancelaryjnym, dzieje się cały czas. Mhm. Bo proszę zwrócić uwagę na to, jeżeli jesteśmy na przykład w trakcie transakcji i po drugiej stronie jest kandydat, który w szczególny sposób wyróżnia się, no to dla takiego partnera jest informacja okej. Okay, w tej konkretnej transakcji po drugiej stronie była interesująca osoba. Oczywiście nie jest to tak, że taki partner bierze za telefon i dzwoni do drugiej strony, no bo też tutaj zasady rynku i etyki są dość jasne. Natomiast wygląda to następująco: że gdyby ten kandydat w przyszłości kiedyś wysłał CV do tego konkretnego partnera, to już pozostanie zapamiętanym z tego poprzedniego spotkania podczas transakcyjnego. Mhm. Tak? Czyli Myślę, że działa to w dwie strony. Jeśli chodzi o rekrutację taką sensu stricto, no to oczywiście jest to etap zbierania aplikacji, rozmów rekrutacyjnych, weryfikacji merytorycznej, czyli tutaj rozwiązywania jakichś kazusów plus testu z języka angielskiego. No i oczywiście kilka etapów spotkań. To jest w różnej kancelarii wygląda to. W inny sposób. A na przykład y, uczelnia ma znaczenie, jaką skończył kandydat? Kiedyś tak. Kiedyś tak. Ja pamiętam m, około roku 2013-2014, to w momencie, kiedy przedstawiałam kandydatów z uczelni prywatnych, to jednak partnerzy nie chcieli z takimi osobami się spotykać. Mhm. Teraz wydaje mi się, że jest dużo większa otwartość i decyduje nie tylko sam fakt ukończenia uniwersytetu. Co więcej, y, jeden z moich klientów ostatnio powiedział, że ma bardzo złe doświadczenia z kandydatami, którzy mają doktorat. Mhm. To jest bardzo ciekawe, prawda? Bo wiele lat temu jednak doktorat determinował taką ręką, że... Dla że. No dyskusja. właśnie, okazało się, że to byli kandydaci do zespołów litigacyjnych, sporowych i kandydaci, którzy uzyskali tytuł poprzez uzyskanie tytułu doktora prawa. Nie odbywali aplikacji, mhm. a jednak w tym świecie. Czyli przeszli od razu na egzamin. Przeszli od razu na egzamin, dokładnie. Oczywiście zdali go z sukcesem, no niemniej nie mieli tego doświadczenia, takiego powiedzmy, z sądu praktycznego. Tak. Mhm. Proszę mi jeszcze powiedzieć, przeprowadzono badanie w Polsce na temat zapotrzebowania na usługi prawne na prawników mhm. w poszczególnych regionach. Jakie wnioski były z tego badania? kto, kto je zrobił jeszcze? Te, mm -hmm. od, od tego porozmawialiśmy wcześniej. O, o barometrze, wcześniej. Zawodów, barometrze tak. dokładnie tak. To jest takie badanie, które nie tylko stanowi o zawodzie prawniczym, tylko generalnie mm -hmm. i klasyfikuje zawody na takie trzy, jakby trzy sektory. Tak? Pierwszy to jest sektor, gdzie jest niedosyt kandydatów na rynku do pracy. No i tutaj nie będzie zaskoczeniem, to są oczywiście zawody budowlane. Czyli pomocnicy i tutaj pracownicy budowlani, to są pielęgniarki, czyli jakby wszystkie te takie zawody, których my też na co dzień widzimy, że jednak jest mhm. trochę niedosyt na rynku. Później są zawody, które są w takiej skali umiarkowanej, czyli popyt i podaż spotykają się, a później są zawody, które są w nadwyżce. Czyli jest więcej kandydatów, w tym przypadku akurat wyszło, że to są finansiści, jest ich za dużo na rynku, a za mało ofert pracy. Mhm. Tak? I to badanie. Myślę, że tak jak każde badanie pokazuje jakiś trend, natomiast od tego jest miliard różnych wyjątków. I na przykładzie zawodu prawniczego powiedziałabym, że pamiętajmy, że prawnik to jest generalne stwierdzenie, tak? Ja mogę powiedzieć o sobie, że jestem prawnikiem, ukończyłam studia prawnicze. No ale czy ja bym była pożądanym kandydatem przez taką na przykład kancelarię, nawet nie międzynarodową, tylko jakąś? No, na pewno nie. Po pierwsze, nie mam aplikacji, po drugie nie mam specjalizacji. Mhm. I teraz tak, jeśli weźmiemy sobie z tego puli prawników, pulę prawników specjalistów, a jeszcze kolejne pytanie, pulę prawników specjalistów, ale którzy są faktycznie pożądanymi kandydatami przez pracodawców, to okazuje się, że zdecydowanie niewiele... ta procedura... Mhm. Dokładnie tak, zdecydowanie to się kształtuje inaczej. Mhm. Czyli, czyli jak, żebyśmy jakoś tak, taką jakąś konkluzją zakończyli, co poradziłaby pani z jednej strony, właśnie tym młodym kandydatom, którzy wchodzą mhm. na rynek, a z drugiej strony. Kancelarium, które chcą pozyskać najlepszych dla, dla siebie prawników. Jasne. Ja bym powiedziała przede wszystkim, że rekrutacja od strony kandydata to jest rekrutacja na zasadzie wyboru przyszłego szefa i lidera. Czyli obserwując to, jakie oferty z rynku są najchętniej odbierane przez moich kandydatów, to już nie jest tak, jak kiedyś, że decyduje logo kancelarii. Mhm. Tylko teraz decyduję, do kogo będziemy rekrutowani. Czyli ja robiąc rozmowy telefoniczne z potencjalnym przyszłym pracownikiem, zazwyczaj słyszę pytanie Pani Magdo, a do kogo? Mhm. I wtedy jest ten moment decyzji, tak? Jest opcja tak lub nie. Czyli dla pracodawców powiedziałabym, że warto jest inwestować być może też w kursy na przykład dotyczące zarządzania yy, yy, i też pozycjonowania siebie na rynku jako potencjalnie dobrego szefa. A z kolei o, dla kandydatów doradziłabym to, żeby już wcześniej zacząć y, zmierzać w kierunku specjalizacji, przede wszystkim odkryć, co chcielibyśmy robić, inwestować na pewno w język angielski. Oczywiście inne języki też są pożądane, ale najpierw musi być język angielski. No i przede wszystkim mieć ugruntowaną podstawową wiedzę prawniczą, a to, co później to. Już następstwo. Jasne, ale to jest początek, decyzji. który Do może Pani zagwarantować tak. sukces na rynku. Bardzo tak dziękuję jest. za rozmowę. Dziękuję bardzo. Magdalena Bojańczyk, ekspert rynku usług prawnych była moim gościem, a ja zapraszam w poniedziałek na godzinę dziewiątą na rzecz o polityce.